przed nami Marcin Chmielowski, czołowa postać ruchu libertariańskiego w naszym kraju, doktorant nauk o polityce, wiceprezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, publicysta. Marcin pełnił funkcję prezesa oddziału krakowskiego Stowarzyszenia Koliber. Był również koordynatorem klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii działających przy Instytucie Misesa. I zapraszamy na wykład pod tytułem Instytucje Wolnościowe w Polsce. Dobry wieczór Państwu. Tytułem wyjaśnienia chciałbym jeszcze dwie rzeczy dodać do tego, co Jacek powiedział, zapowiadając mnie. Po pierwsze, starałbym się przynajmniej w odniesieniu do mnie nie używać słowa wykład. Wykłady będę robił, jak zrobię w końcu doktorat, co miało mieć miejsce już rok temu, ale zawsze jest coś po drodze innego do zrobienia. I to jest jakby pierwsza sprawa. Druga jest taka, że też dopisanie sobie, ponieważ ja sam pomagałem zaprojektować ten krótki wstęp dotyczący mnie, dopisanie sobie do niego na pierwszym miejscu tego, że jestem doktorantem, nie ma związku z jakąś napinką naukową. Po prostu chodzi o to, że mnóstwo ludzi postrzega mnie jako ekonomistę, którym nie jestem i już nim nie będę, dlatego że nie jestem zawodowym ekonomistą i ekonomią się nie zajmuję. Pyskówki w Młodzież Kontra, w których uczestniczyłem, które z reguły miały wymiar właśnie ekonomiczny, miały dowieść tylko tego, że tak naprawdę każdy zna się na ekonomii bardziej niż nasi posłowie. Ale bardzo proszę, towarzystwo więcej. Z tyłu o uwagę. A to, co mam Państwu dzisiaj do opowiedzenia, tak naprawdę nie dotyczy kwestii czysto politycznych. Będę troszeczkę oczywiście tak, jak najbardziej, mówił o polityce, natomiast ja politykiem nie jestem i działam społecznie, na dobrą sprawę też zarabiam na byciu libertarianinem, dlatego że fundacja jest w pewien sposób moją pracą, jestem jej wiceprezesem i jestem za to wynagradzany. I jestem za to wynagradzany lepiej niż w czasach, jak pracowałem na etacie na Politechnice. Bardzo się cieszę, że mnie stamtąd zwolniono, bo prawdopodobnie byłbym już wrakiem człowieka po tylu latach pracy w administracji publicznej. Opowiem więc o tym, po pierwsze, co to są w ogóle instytucje, jak ja rozumiem wolnościowość, czym instytucje wolnościowe, będę mówił o trzecim sektorze, przede wszystkim w Polsce różnią się od partii politycznych i czy to dobrze, czy źle. Potem będę natomiast mówił o tym, jak w ogóle w Polsce wygląda sektor wolnościowy, nie ten partyjny, bo to Państwo doskonale wiecie, jak wygląda, bo w nim działacie, siłą rzeczy. Ale ja opowiem o tych wszystkich mniejszych i większych stowarzyszeniach, które robią rzeczy nie zawsze spektakularne, nie zawsze widoczne, tak naprawdę nawet nie zawsze ciekawe, dlatego że to, co nas przede wszystkim różni, i tutaj już będzie drobny spoiler, to, że my jesteśmy pozytywistami. Praca polityczna jest istotna. Ja jako politolog, ale też i przede wszystkim wolnościowiec, życzyłbym sobie i sobie życzę co roku na święta tego, aby polskie partie polityczne, te wolnościowe właśnie, były jak najlepsze, jak najsilniejsze, jak najbardziej profesjonalne, bo mnie się to po prostu opłaci, zwyczajnie. Natomiast Państwa działania są skupione na, bądź co bądź, szybkich zrywach. Przede wszystkim, oczywiście jest praca cały czas, jakaś się zawsze toczy w oddziałach, lepsza lub gorsza, ale proszę sobie wyobrazić, że my na przykład nie mamy tych zrywów, że mamy tylko ten taki ciąg, powiedzmy, cały czas jedziemy na jedynce, prawda, pod górę. Tak wygląda praca w trzecim sektorze, mniej więcej. Okej, poproszę następny slajd. Co to jest instytucja? Żebyśmy w ogóle wiedzieli, o czym mówimy, to postanowiłem użyć jakichkolwiek wyjaśnień, jakichkolwiek terminologii. To jest wyjaśnienie z Wikipedii, ale szczerze mówiąc nie jest nam potrzebne dużo lepsze. Ono w zupełności wystarcza, ja je sobie pozwolę odczytać. Jest to zorganizowany twór polityczny stanowiący wyodrębniony zespół ludzi dysponujący zasobami organizacyjnymi oraz materialnymi, umożliwiającymi uczestnictwo w życiu publicznym w celu zaspokojenia potrzeb jednostkowych i grupowych, a także uregulowania zachowań członków grupy. Jeśli sobie wytniemy tutaj słowo polityczne, albo ewentualnie zrozumiemy je w sposób niezwykle szeroki, czyli wszelką działalność publiczną, bo i takie rozumienia są, choć ja się z nimi nie do końca zgadzam, to właściwie definiujemy też i trzeci sektor i wszystko to, co się w nim dzieje. A skąd się w ogóle sama nazwa trzeci sektor wzięła? Chodzi o to, że nie jest to ani państwo, czyli pierwszy sektor, ani drugi sektor, czyli biznes, tylko właśnie trzeci. Coś, co na dobrą sprawę ma troszeczkę sztukować państwo tam, gdzie ono jest za słabe, a jednocześnie ma opierać się na jakichś zasadach rynkowych, choćby na tym, że rynek jest sumą dobrowolnych wymian. My pracujemy w sposób taki sieciowy, zupełnie jak najbardziej dobrowolny. No i dlatego nie pierwszy, ani nie drugi, tylko właśnie trzeci. Istotne jest jeszcze to, że mamy
tak naprawdę dwa różne podejścia, jeśli chodzi o instytucje. Mamy podejście instytucjonalne i neoinstytucjonalne, one różnią się tym, że w tym pierwszym podejściu wszystkie instytucje są formalne. I to jest jeszcze takie podejście, no nawet przedhajekowskie. Ale jeżeli byśmy popatrzyli na troszeczkę nowsze osiągnięcia w teorii nauk społecznych, szczególnie w ekonomii, i byśmy spojrzeli na książkę noblistki, jedynej noblistki z ekonomii, Elinor Ostrom, książka się nazywa Dysponowanie wspólnymi zasobami, okazuje się, że instytucja wcale nie musi być formalna i wiele instytucji wolnościowych formalna nie jest, nie są formalne, bo są półformalne. Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii takie były. Po prostu samorzutnie grupy ludzi postanawiają się co jakiś czas spotkać na referacie, na wykładzie, wysłuchać kogoś, kto być może powie coś ciekawego, a może nie. I tyle. I to wcale nie musi być jakoś szczególnie sformalizowane. A zysk z tego jest taki, że ci ludzie potem nabywając pewnych kompetencji są lepsi na przykład w masakrowaniu lewaków. Poproszę następny slajd. I teraz co oznacza słowo wolnościowe? Bo jeżeli mamy instytucje wolnościowe, no to już jakoś wytłumaczyliśmy sobie, co to są instytucje, no to teraz co znaczy słowo wolnościowość? Ja je postrzegam na sposób dość szeroki i polski język ma akurat to do siebie, że nam pozwala troszeczkę łatwiej to definiować. Amerykanie, jak mówią libertarian, to tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. Dlatego w polskiej terminologii dzieli się to na libertarian w znaczeniu szerokim i wąskim. Wąsko rozumieni libertarianie to są przede wszystkim anarchokapitaliści, Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe. No, konkretna szkoła to obecnie z Alabamy, z Auburn, tam wszyscy są chyba AKAP-ami, albo prawie wszyscy. Ci szerzej rozumieni libertarianie to są libertarianie zbliżeni do klasycznych liberałów, ale bardzo podejrzliwi w stosunku do państwa. I to właśnie libertarian od klasycznych liberałów dzieli. Klasyczni liberałowie uważają, że państwo jest konieczne, a libertarianie, że jest możliwe. Wcale nie jest konieczne. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, bo no, na razie żyjemy jeszcze w tym paradygmacie państwowym. Ja też opowiem, czym się libertarianie zajmują, oprócz czekania na to, że się może coś zmieni i państwa zostaną zlikwidowane. To będzie za jakieś 500 lat pewnie. Coś po drodze trzeba robić. Więc ja uważam, że wolnościowcem może być zarówno libertarianin, jak i klasyczny liberał, jak i konserwatywny liberał, jak i narodowiec, z którym dogadamy się w sprawach ekonomicznych, bo tacy narodowcy też są, choćby Krzysiek Bosak, przeważnie się z nim ja osobiście dogaduję w kwestiach ekonomicznych, pewnie z Marianem Kowalskim też bym się przeważnie dogadał. Może to być konserwatysta. Przede wszystkim chodzi o to, żeby byli to ludzie, którzy uważają, że państwo za bardzo ingeruje w nasze życie jako obywateli i chcieliby odkręcić ten trend. Przede wszystkim to. A wolnościowiec, co oznacza z tego właśnie wynika, że wolnościowiec wcale nie musi być prawicowcem. On może być prawicowcem. Ale co na przykład zrobić z mutualistami, którzy są jak najbardziej wolnościowcami, jednocześnie nawiązują do powiedzmy Saint-Simona albo jeszcze wcześniej. To jak najbardziej też są wolnościowcy, bo wcale zresztą libertarianizm nie jest ani prawicą, ani lewicą. Są libertarianie prawicowi, lewicowi, ale to nie znaczy, że wszyscy są akurat prawicowi albo wszyscy lewicowi. Poproszę następny slajd. I teraz instytucje wolnościowe. Już opierając się na tej definicji pierwszej, wiemy, że mogą to być jakieś organizacje polityczne, prawda? Czyli partie polityczne. Partia polityczna dąży do przejęcia środków politycznych i rozporządzania nimi. Wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby ona nimi rozporządzała w celu ich redukcji, prawda? Jeżeli to będzie taka partia robić, jeżeli partia wolnościowa X dostanie się do Sejmu czy po prostu do władzy, bo tutaj nie chodzi akurat o przykład czysto polski, i zamiast te środki polityczne ograniczać, zamiast zmniejszać ingerencję państwa w życie obywateli, rozdyma tą ingerencję, to nie możemy mówić o jakiejś partii wolnościowej. To zostaliśmy oszukani. Raz się tak zdarzyło z Platformą Obywatelską. Nie jest to partia, nigdy też nie była ultrawolnościowa, ale miała pewne postulaty, które były nam bliskie. Redukcja podatków, redukcja biurokracji, choćby to. No jak się skończyło, no to wszyscy wiemy, więc tutaj jakby doszło do pewnego zawodu. Natomiast jeśli mamy trzeci sektor, to on nie używa środków politycznych. Oczywiście nigdy też nie jest tak, że tutaj jest zero, a tutaj 100, a tutaj 100, a tutaj zero. Te światy się bardzo mocno przenikają, właściwie nawet szkoda, że nie przenikają się mocniej, o czym będę mówił, jak będę mówił o zatartych drzwiach obrotowych. Niestety mamy w Polsce takie zjawisko. Natomiast zasadniczo trzeci sektor dąży do promowania pewnych idei wśród różnych grup w społeczeństwie i różnymi metodami. Oczywiście zakładamy, że są to metody legalne przede wszystkim.
Choć są oczywiście wolnościowcy, którzy przede wszystkim stawiają na rozwój szarej strefy, no ale siłą rzeczy oni się przecież nie będą ogłaszać, że chodźcie, będziemy was szkolić z tego, jak unikać podatków i robić to nielegalnie. No można oczywiście robić szkolenia z optymalizacji podatkowej, która jest jak najbardziej legalna i takie rzeczy też się dzieją, to robią koledzy z kontestacji i chwała im za to, bo to jest świetne, ale to jest wszystko legalne, prawda? To jeszcze tutaj takie rozróżnienie sobie poczyńmy. Poproszę następny slajd. Co przede wszystkim w takim razie jeszcze, bo to jest też istotne, dzieli te dwa rodzaje instytucji wolnościowych, czyli trzeci sektor od partii czy od instytucji politycznych, rodzaj kapitału społecznego, który agregują. Bo oczywiście słowo zwrot, kapitał społeczny jest niezwykle modne, ale jakby się troszeczkę wgłębić, to okazuje się, że są różne rodzaje tego kapitału. Ja to zauważyłem w momencie, w którym czytałem książkę zupełnie niezwiązaną z tematem, dlatego też polecam się przewietrzyć intelektualnie i czasem przeczytać coś, gdzie nie występuje słowo Rothbard, ewentualnie nie występuje jakiś, nie wiem, powiedzmy John Locke czy ktokolwiek inny. Czasami jest warto to zrobić. Czytałem książkę Benjamina Barbera, która dotyczy współczesnych miast i tego, jak on uważa, że być może ten paradygmat polityczny, jego zdaniem, teraz się wyczerpuje. Kto powinien w takim razie zacząć rządzić na świecie? On mówi, że właśnie miasta, bo w miastach jest największy ruch, jest najwięcej idei i miasta się ze sobą dogadują. On tutaj właśnie użył takiego terminu jak kapitał pomostowy. Kapitał pomostowy, który pomaga się dogadać. Przeciwieństwem tego kapitału jest wewnętrzny kapitał integracyjny. I teraz, co kto agreguje? No, partie polityczne przede wszystkim w Polsce, ponieważ tutaj jest... silna identyfikacja na liderów, to jest prawda, agregują ten kapitał, który odpowiada za integrację wewnętrzną. Partie są bardzo spoiste wewnętrznie, co było widać tutaj podczas referatów, kiedy ktoś mówił coś, co nie szło po linii partyjnej, no to było czuć pewne napięcie na sali, prawda? Tak, działa kapitał wewnętrznie integrujący, on pomaga na spoistość grupy, bardzo dobrze wpływa. Jest potrzebny, bo inaczej grupa rozleci się na te atomy, którymi są jednostki. Tylko teraz pytanie, czy w niektórych partiach nie dochodzi do inflacji tego kapitału. Ja myślę, że dochodzi. Kapitał pomostowy natomiast działa w sposób inny. Działa w ten sposób, że możemy się z kimś dogadać. Działa jak kaduceusz Hermesa. Łączy zamiast dzielić. Kapitał wewnętrznie integrujący pomaga organizacji w środku, strukturyzuje ją, umacnia, jest spoiwem, jest takim cementem, ale jednocześnie buduje pewne mury na zewnątrz, bo oni już nie są od nas, oni już są inni. Kapitał pomostowy pozwala wyjść do tego innego i się z nim jakoś dogadać. I żeby była jasność, nigdy nie jest tak, że jakakolwiek organizacja, no chyba, że jest to sekta religijna albo plemię Tutsi lub Hutu, ma tylko i wyłącznie ten kapitał wewnętrznie integrujący. To jest wręcz niemożliwe, bo po prostu sam rynek wymusza to, że my musimy czasem do kogoś wyjść i się z nim dogadać, po prostu i całe szczęście. Ale tak jak mówię, chodzi o to, gdzie jest tego więcej, a gdzie jest tego mniej. Mówimy o przewagach, a nie mówimy o stanach, zresztą w naukach społecznych nigdy nie ma tak, że jesteśmy w stanie coś dookreślić na 100%. Zawsze mówimy o niekiedy nawet bardzo dużych przybliżeniach. Dlatego też, ja też nie ukrywam tego, jestem raczej zwolennikiem politologii takiej mocno teoretycznej, zajmującej się kwestiami mało empirycznymi. Nawet w tych sondażach, które są prawdziwe, bardzo często dochodzi do dużych błędów, no właśnie dlatego, że mamy jeszcze niezwykle łomne narzędzia. Nauki społeczne w nowoczesnym tego słowa rozumieniu kształtują się od niedawna, od XIX wieku, a filozofia polityki czy teoria polityczna kształtuje się od czasów, no powiedzmy, że nawet i Tukidydesa, a nawet wcześniej, no to chyba tam są lepsze narzędzia, prawda? One też ewoluują. Poproszę następny slajd. Okej, okay, i teraz cele i środki. No, na czym komu zależy? To się bardzo mocno, przepraszam, wiąże z tym, co mówiłem chwilę temu. Partie przede wszystkim dążą do zdobycia wybieralnych urzędów, no i osiągnięcia jakichś wyników wyborczych. I kapitał polityczny jest transferowalny na inne rodzaje kapitału. To znaczy, ludzie dochodzą z partii X, która powiedzmy, że nie jest szczególnie wolnościowa, tylko jest bardziej odpowiedzialna społecznie. Więc wodociągi muszą być państwowe albo co najmniej samorządowe, więc kapitał polityczny potrzebny do zdobycia stołków w radach nadzorczych tychże zostaje zamieniony na pieniądze, które płyną jako apanaże dla osób, które się tam dostały i mają ciepłe posadki, więc to działa powiedzmy, że w ten sposób. Oczywiście jest to przykład skrajny i celowo go tak przerysowałem, bo mogą to być też inne rzeczy,
banalna sprawa, kapitał polityczny może jeszcze na przykład bardziej pomnażać ten kapitał wewnętrznie integrujący, bo po prostu jest pewna spoistość, jest reprezentacja, wokół której można się skupić, a nawet to, że można salę w Sejmie albo w Europarlamencie zdobyć i zaprosić tam swoich ludzi, choć jest to oczywiście mikrodziałanie, ale jest możliwe. Natomiast trzeci sektor działa inaczej i nam nie tyle zależy na kapitale politycznym, bo my go nie chcemy zdobywać. Ja nie chcę być politykiem, nie chcę być w partii politycznej. Moja aktywność polityczna, jeżeli dobrze pójdzie, kończy się na głosowaniu. Jeżeli dobrze pójdzie, bo na przykład uprzedzając pytania, w tym sezonie politycznym nie brałem udziału w teatrze dla ostatnich ludzi, bo mniej więcej tym są wybory moim zdaniem. Bo byłem zajęty i wracałem bardzo późno z Warszawy, wolałem się doszkolić i jeszcze przy okazji wygrać nagrodę na wiosennej szkole Leszka Balcerowicza niż głosować. Przepraszam, wolę najpierw inwestować w siebie niż potem w kogoś. No to jest taki egoizm. Bardzo modne słowo u libertarian. Więc jeżeli my mamy ten kapitał społeczny, to chcemy go też transferować na różne inne rodzaje kapitału, ale niekoniecznie jest to kapitał polityczny. On może być polityczny w momencie, w którym mamy ekspertów z trzeciego sektora. Na przykład profesora Gwiazdowskiego, albo Andrzeja Sadowskiego, albo ludzi z Instytutu Misesa, którzy są troszeczkę mądrzejsi ode mnie, jeśli chodzi o kwestie teoretyczne i na przykład wiedzą tak naprawdę, jak działa bank centralny. Ja wiem tak mniej więcej. To wtedy oni, posiadając wcześniej odpowiedni kapitał społeczny, mogą zostać, a nie zostają, i teraz spróbuję odpowiedzieć dlaczego, zaproszeni do współpracy z pewnymi politykami i wtedy ten ich kapitał społeczny tak jakby trochę zamieni się na kapitał polityczny, dlatego że oni będą właściwie przy stole i będą podejmowali decyzje. Poproszę następny slajd. I teraz polski trzeci sektor, wolnościowy jak wygląda, to była mniej więcej 1/3 tego, co powiedziałem. To są 2/3, które będą dotyczyły tylko i wyłącznie Polski, a potem jeszcze opowiem na konkretnym przykładzie, jak może działać taka organizacja. Będę mówił oczywiście o fundacji, którą reprezentuję. Z prostej przyczyny znam ją najlepiej, bo ją robię. I teraz tak, polski trzeci sektor jest przede wszystkim bardzo młody i to nie dotyczy tylko i wyłącznie sektora wolnościowego. Pierwsze organizacje i tak wolnościowe są jednymi z najstarszych w Polsce, które się zaczęły kształtować, no to jest oczywiście Centrum Adama Smitha. Naprawdę wiekowe, jak na polskie realia, ale proszę sobie wyobrazić, że najstarsza młodzieżówka, tak jest stowarzyszenie zbliżone do polskiego Kolibra pod względem organizacyjnym, bo oni oczywiście są mocniej na lewo wychyleni w kwestiach obyczajowych, ale wolnorynkowi są cały czas, czyli Fria Moderata. Ze Szwecji była założona w 1940 roku. W Polsce w 1940 roku sobie można było AK założyć co najwyżej. Więc tutaj widzimy, jak wygląda ta historia, jaka tam jest akumulacja kapitału, nie tylko finansowego, ale też właśnie tego kulturowego, społecznego, też tego kapitału, który pomaga się z kimś dogadać. Ja jestem w stanie na przykład z Institute of Economic Affairs wymienić 2 maile i dostać od nich książki, które są warte na polskie no jakieś 6 tysięcy złotych, po to, żeby je rozdać na Miltonaliach. Bo oni po prostu są na tyle doświadczeni, że wiedzą, że to się da zrobić, a nas też jakoś już tam znają. W Polsce po prostu to nie jest możliwe, nie nawet ze względu na to, że tak sobie ludzie nie ufają. Akurat w trzecim sektorze ludzie sobie ufają dość. No tylko, że jest problem pieniędzy. Cały czas. Przezwyciężamy go, rzecz jasna, też cały czas. I to jest jakby pierwsza sprawa. Druga to jest to, że polski sektor, przynajmniej wolnościowy, jest rozdrobniony. To znaczy, że mamy bardzo dużo organizacji, które są niewielkie i tyle. W Stanach Zjednoczonych wygląda to inaczej. Miałem kiedyś przyjemność rozmawiać z Jaronem Brookiem, to jest doktor finansów, który jednocześnie jest dyrektorem Ayn Rand Institute, jedna z ważniejszych organizacji wolnościowych, libertariańskich, obiektywistycznych na świecie, i przede wszystkim też w Stanach. I Jaron się mnie spytał, ile my mamy tych organizacji. Ja mu powiedziałem, ile. I on mi powiedział, że to jest mniej więcej tyle, co w Stanach. Przy czym oczywiście my nie wyciągamy takich budżetów. Ayn Rand Institute ma budżetu na rok chyba jakieś 4 miliony dolarów z czymś i to są, oni są ci biedniejsi. Tam są dużo bogatsze organizacje, na przykład Cato, które jest niesamowicie wręcz bogate, piorunująco wręcz bogate. Za biednych jeszcze uchodzi Mises Institute, który dysponuje gigantyczną willą, a 3 bibliotekami, gdzie książek jest jakieś w tej chwili 40 tysięcy, jeszcze mają osiedle domków jednorodzinnych, gdzie kwaterują ludzi, którzy tam przyjeżdżają się do nich szkolić i uczyć. I to jest skala. A oni są w stanie utrzymać ekspertów, którzy nie muszą pracować na uniwersytetach, robią to, bo lubią, ale Mises amerykański też im płaci. W Polsce, Polski Instytut Misesa to jest jeden pokój.
Powiedziałem to Józefowi Salerno, którym nam się tam opiekował od strony naukowej, kiedy byłem, i powiedział: nie martw się, Marcin, my też zaczynaliśmy od jednego pokoju. Kiedyś będzie lepiej, tylko że oni mają, tam jest inna kultura donacji, tam po prostu zapisać komuś willę to jest coś normalnego. Ludzie w Stanach dorabiają się tak naprawdę po to, żeby na koniec życia ten majątek oddać innym, żeby służył jakimś celom. W Polsce łatwo się zbiera na chore dzieci i zwierzęta. Niekoniecznie polityczne. Ja nie mówię, że to jest źle, to jest oczywiście bardzo dobrze, bo cieszy mnie to, że ludzie chcą wspierać takie cele, a zapisują ten 1%. Naprawdę najgorszą, najbardziej byle jaką organizację trzeciego sektora zawsze jest lepiej zapisać 1% niż na fiskusa. To do czego namawiam, ale myślę, że tutaj sami przekonani przynajmniej do tego są. Trzeci sektor natomiast w jaki sposób obchodzi to rozdrobnienie, które, tak jak mówiłem, może być problematyczne, obchodzimy je budując koalicję. Pomaga nam właśnie kapitał, który pozwala nam się integrować. Jest taka inicjatywa, która się nazywa Warsaw Coalition Meeting. Ją rozpoczął ZPP, wszystkim chyba znani ludzie. Tam Cezary Kaźmierczak jest taki najbardziej znany, bez frontmanem. No i oni wymyślili coś takiego, żeby po prostu co jakiś czas ludzie się mogli zebrać razem i porozmawiać w swoim gronie o tym, po pierwsze, kto co będzie robił wkrótce, po drugie, jak inni mogą mu pomóc. Pytanie brzmi: jak mogę ci pomóc w twoich działaniach? Na tym polega trzeci sektor, przynajmniej w Polsce wolnościowej. Nie żremy się o i tak bardzo wąskie zasoby, bo zwyczajnie jest to głupie po prostu, tylko staramy się sobie pomagać. Jak może wyglądać taka pomoc? Od wsparcia merytorycznego, przez wsparcie w dotarciu do niektórych mediów, to też się udaje zrobić, przez reklamę, czy powiadamianie swoich ludzi, czy swoich sympatyków, albo swoich ludzi na listach mailingowych o inicjatywach innych. Dzięki temu tak naprawdę, choć może to wyglądać tak, że powinniśmy ze sobą konkurować, szczególnie na dość wąskim rynku wolnościowym, to gdybyśmy konkurowali, to byśmy mieli gorzej. Oczywiście to nie jest jakaś magia, jest wytłumaczenie tego ekonomiczne, to się nazywa teoria klastra, mówi się też na to czasami teoria czerwonej latarni, chodzi o to, że jeżeli mamy w jednym skupisku dużo sklepów, nawet jeżeli one mają podobny profil, to i tak ostatecznie wszystkie razem sprzedają więcej niż jakby były rozrzucone, bo po prostu klienci przychodzą do jednego miejsca, tak działają galerie handlowe. No to zróbmy galerię handlową z wolnościową myślą, prawda? Moje zresztą podejście do tego, co ja robię, jest takie, że to ma działać jak firma. Jeżeli mamy się na kimś wzorować, to wzorujmy się na tych, którym się udaje, komu się udaje, no ludziom, którzy są biznesmenami na rynku. Na takich jak ja, czy takich jak Jacek Spendel, który jest założycielem i prezesem fundacji, bo ja jestem wice, w Stanach mówi się przedsiębiorcy idei. Oni tam nas traktują jak przedsiębiorców i my po prostu mamy coś sprzedawać, tylko że sprzedajemy ideę, prawda? Niekoniecznie musimy ją produkować. Produkować ideę produkują think tanki. Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości nie jest think tankiem, my nie produkujemy idei, my ją tylko sprzedajemy dalej. Chcemy ludzi zaprosić do bycia wolnościowymi, do zastanowienia się nad tym, czy państwo aby nie zabiera nam za dużo i co z tym ewentualnie zrobić, jeżeli im się to rzecz jasna nie podoba. Przeważnie się nie podoba, bardzo dobrze. Oczywiście prawda jest też taka, że mamy swoje problemy i mamy ich mnóstwo. Podstawowym problemem jest, tak jak mówiłem, brak pieniędzy. Większość polskich organizacji trzeciego sektora ma kłopot z żelaznym kapitałem, czyli czymś, co zostanie, nawet jeżeli by się skończyło wszelkie finansowanie. To się bierze stąd, że jesteśmy młodzi po prostu. Nie można tego wypracować. No to jest jasne, że jak ktoś ma 70 lat i całe życie zarabiał, nie wiem, średnią krajową, to i tak będzie prawdopodobnie miał zbudowany większy kapitał, choćby będzie miał nieruchomość od człowieka, który ma 30 lat i na rynku jest powiedzmy 5 lat i nie zarabia średniej krajowej, ale dwa razy tyle, co średnio. No okej, powiedzmy, że on ma na miesiąc więcej, ale kapitału więcej ma ten stary niż ten młody. Tak mniej więcej też działa paradoks Irlandii i Wielkiej Brytanii. Okej, w pewnym momencie Irlandczycy zaczęli wyciągać tak, że na mieszkańca PKB było wyższe. No ale co z tego, jeżeli sam zakumulowany kapitał w Wielkiej Brytanii jest gigantycznie większy od Irlandii, która wiecznie była biedna i jest czymś w rodzaju kongresówki dla Europy Północnej. Obiektem drwin, bo tam tylko hodowali ziemniaki, pili wódkę. I tak mniej więcej to wyglądało. Okej, następny slajd. I teraz polski trzeci sektor też się już w jakiś sposób dzieli. Jest taki bardzo ciekawy libertarianin, który się nazywa Tom Palmer, doktor Tom Palmer, on jest z Atlasa, jeśli dobrze pamiętam.
No i Tom Palmer kiedyś jeszcze w latach 70., jak był zupełnie młodziutkim aktywistą, napisał taki artykuł, który nazywa się The Division of Labor in Libertarian Movement. I on powiedział tak, jak jesteś dobrym ekspertem i się znasz na słupkach, to może zajmij się słupkami, zamiast latać jak kretyn z plakatami zapraszającymi na zebranie z kimś tam, bo to jest bez sensu. W Polsce, w polskim sektorze wolnościowym dopiero niedawno do tego doszliśmy, że jednak to się tak bardziej opłaca i zaczynamy się dzielić robotą. Na całe szczęście. I teraz, kto mniej więcej co robi? No eksperckość, to chyba wszyscy znamy mniej więcej szyldy w rodzaju Centrum Adama Smitha czy Instytut Misesa, który moim zdaniem jeszcze nie do końca jest tym takim eksperckim ramieniem polskiego ruchu wolnościowego, przede wszystkim libertariańskiego, ale może nim być. Tutaj jest parę problemów, które myślę, że dałoby się rozwiązać. Na razie Instytut Misesa jest świetny w sprzedawaniu idei, bo sprzedaje książki, na czym zresztą zarabia i bardzo dobrze, bo jak ktoś nie zarabia na swojej działalności, to znaczy, że robi coś źle, coś jest nie halo. Jeżeli zarabia, to jest dobrze. Rynek wynagradza. Budowanie środowiska. Tutaj przede wszystkim Koliber, ale też Stowarzyszenie Libertariańskie Młoda Inicjatywa. Ja im staram się od czasu do czasu pomóc w czymś. Stać mnie na to, żeby im pomóc nieodpłatnie. Inna rzecz jest taka, że oni nie bardzo mają mi czym zapłacić jeszcze, chyba że reklamą i dobrym słowem, ale to też jest zawsze dużo. SL ma o tyle jest dobre, że jest wolnorynkowe, jednocześnie nie będąc prawicowe tak jak Koliber. Pamiętajmy, że zawsze będzie taka grupa ludzi, w Polsce jest to prawdopodobnie 11%, tak przynajmniej badania Łazarskiego tak pokazują, którzy mają liberalne gospodarcze poglądy, jednocześnie nie będąc prawicowcami i jednocześnie nie będąc no, konserwatystami obyczajowymi. Z tymi ludźmi coś trzeba zrobić, bo inaczej ich będą agregować inicjatywy, które skupią ich na tym, że słuchajcie, olejcie ten wolny rynek, zajmijcie się tym, że jesteście obyczajowo tacy wyzwoleni. No nie chcemy tego, po prostu nie chcemy tego. A jeżeli tacy ludzie są i będą, bo ich się nie da, co z nimi zrobić? No nie da się ich zlikwidować, więc w porządku. Zaoferujmy dla nich coś, co może być dla nich dobre i myślę, że SL jest w stanie, jak się rozwinie w przyszłości, jak będzie większe i silniejsze, bo to jest młodziutka inicjatywa, że oni będą w stanie to zrobić. I okej, pasuje mi to. Edukacja, tym się zajmuje Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, przede wszystkim edukacją, właściwie tylko tym się zajmujemy, więc o tym będę mówił osobno. Nacisk społeczny, także Koliber, choćby akcja Goń z pomnika bolszewika, to zresztą dość znana, dużo różnych stowarzyszeń lokalnych, ruch obywatelski miłośników broni, który moim zdaniem jest jak najbardziej wolnościowy, choć skupia się na jednym postulacie, ale dobrze, organizacje jednego postulatu są bardzo potrzebne, Fundacja Mamy i Taty, tego typu organizacje generują pewien nacisk, z którym władza się musi zacząć liczyć. Do pewnego stopnia największym zwycięzcą takiego podejścia, czyli podejścia naciskowego, są zmieleni, bo udało im się teraz całą Polskę zainteresować ich jednym postulatem. I wszyscy teraz o tym rozmawiają, co zresztą byliśmy tutaj wszyscy świadkiem, a niektórzy nawet uczestnikami tejże rozmowy. No i lobbing. Niektórzy nasi koledzy lobbują u władz tych już wybranych, z różnym skutkiem, ja tak naprawdę się na tym nie znam, takie rzeczy zawsze muszą być takie półdomknięte i owiane pewnym nimbem tajemnicy. Żeby była jasność, ta taktyka lobbowania jest akurat bardzo mocno krytykowana i to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, chociaż to tam Murray Rothbard ukuł takie określenie corridors of power, czyli mamy korytarze władzy. On mówi, że lobbowanie jest fajne dlatego, co lobbuje, bo on te 4-5 lat po prostu siedzi w stolicy, dobrze się bawi, chodzi na kolacje biznesowe i ma lekką pracę tak na dobrą sprawę. I Rothbard mówi, że nie tędy droga, że trzeba inaczej działać, ale to jest jakby temat na osobny referat. No i teraz, gdzie w tym wszystkim jest Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, już o tym opowiem, tylko poprosiłbym Jacka o włączenie zdjęć. Ponieważ mam kilka zdjęć, one są oczywiście beznadziejne, ale nie mam lepszych. Zacznę od naszego pierwszego, tak, to jest pierwsze, zacznę od naszego pierwszego projektu, czyli Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów. To jest tak naprawdę projekt, który powstał jeszcze przed fundacją. Pierwsza edycja była jeszcze w Instytucie Globalizacji. Potem Jacek postanowił ten projekt wyciągnąć stamtąd, założyć osobną fundację ze mną i jakby to mieliśmy na starcie. Tutaj padło pytanie na początku o to, czy ktoś zna ludzi, którzy pracują z Pawłem Kukizem. Ja znam Patryka Hałaczkiewicza, który jest absolwentem pierwszej edycji tego kursu. Patryk jest politologiem, który rozumie ideę JOW-ów, jest społecznikiem, jest bardzo znany u siebie tam, gdzie on pochodzi, nawet kandydował na burmistrza, oczywiście ze skutkiem takim, jaki miał, ale jest zasadniczo dobrym wolnościowcem, jest prawdziwym wolnościowcem. Tutaj jakby nie, ja nie widzę w nim jakiejś nieszczerości. To jest człowiek autentycznie zatroskany o
przede wszystkim swoje własne dobro, co jest bardzo dobre, a także o dobro wspólne, które on rozumie jako zsumowanie pewnych dóbr, co też jest okej. I teraz następno, to tak mniej więcej, to tutaj jest Jacek Spendel, ten w muszce, to łatwo poznać, a tak wyglądają nasi kursanci, chyba z drugiej edycji. Ja zresztą sam tą edycję skończyłem właśnie pierwszą, dopiero później zacząłem tam uczyć, ponieważ jednym ze źródeł mojego dochodu jest właśnie prowadzenie wykładów na tym. Ja mówię o filozofii politycznej, bo właściwie tym się zajmuję najbardziej. To, co dzisiaj mówię dla Państwa, zostało wybrane dlatego, że nie jest bardzo abstrakcyjne i nie jest bardzo nudne. Ja bardzo lubię nudne tematy i mam z tego chleb, co mnie niezwykle cieszy. Następny slajd. Akademia Młodych Przedsiębiorców. Czyli mój projekt, właściwie autorski, dlatego że pomysł na niego miał pan Jan Kubań, też znany biznesmen z kręgów wolnościowych. Powiedział, słuchaj Jacek, to jak robisz takie coś, to może byś zaczął robić jeszcze coś zbliżonego, ale dla przedsiębiorców. I on mówi, już nie mam czasu, ale okej, zrobi to wiceprezes. No to ja. Akademia jest zbudowana tak jak PAL, czyli jest zbudowana modułowo. Tak jak na PAL-u mamy zajęcia z ekonomii, znaczy podstaw oczywiście, ekonomii, wypowiadania się publicznego, mamy spotkania z ciekawymi gośćmi, którzy mogą coś opowiedzieć o życiu publicznym, no i mamy właśnie ten moduł też z etyki i moduł z filozofii, czy myśli politycznej. Tak tutaj ja zaproponowałem rzecz następującą. Mamy spotkania z biznesmenami, którzy prowadzą swoje firmy już od jakiegoś czasu, nie muszą to być bardzo duże firmy, mamy moduł z pisania biznesplanów, mamy moduł dotyczący tego, jak walczyć z biurokracją, to znaczy jak nie dać się zagryźć pani Halinie. I mamy też moduł dotyczący promowania się w internecie, bo to jest, tam jest najmniejsza granica wejścia, najłatwiej się spromować na Facebooku, bo jest to tanie po prostu. Nagrodą w tym kursie jest, bo oczywiście są nagrody, w PAL-u jest nagrodą wyjazd do Goldwater Institute, który my fundujemy. Tutaj nagrodą były studia MBA, ewentualnie jeszcze były takie mniejsze, drobniejsze kursy, wszystko od Kamila Cebulskiego, któremu bardzo dziękuję, bo jest jednym z naszych ważniejszych donatorów w tej chwili. A co jest ważne? My chcemy ludziom przede wszystkim coś sprzedać i chcemy podnieść ich umiejętności i ich wartość na rynku pracy, a jednocześnie chcemy im opowiedzieć o kwestiach wolnościowych i wolnorynkowych. Dlatego też na naszych szkoleniach nie ma bzdur o pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej. Mało tego, celowo zapraszamy tam ludzi, którzy nigdy nie wzięli ani grosza od Unii. Są nawet bardzo sceptyczni, delikatnie mówiąc, co do tego całego projektu. Przykładem jest oczywiście Marek Zemsta, który u nas również opowiada o tym, jak po prostu nie dać się pożreć w urzędach, bo Marek już, no Marek się nie dał pożreć po prostu i się już trochę zna. Więc to są nasze jakby dwa wiodące projekty, które mają dotyczyć słów wolności i przedsiębiorczości. I my oczywiście tak, one są odpłatne, my na tym zarabiamy, ale gdyby nagle się okazało, że coś jest nie tak, to byśmy przynajmniej dzięki temu wiedzieli. Mamy, tak, rzecz jasna, mamy donatorów i teraz poproszę następny slajd. A tutaj jeszcze są Miltonalia. Na Miltonalia oczywiście zapraszam, to będzie zjazd wolnościowy w Starachowicach. Wynegocjowałem doskonałą cenę w hotelu mniej więcej tego standardu. Będzie Robert Gwiazdowski i będzie dużo ludzi, którzy na co dzień mówią o trzecim sektorze, bo w nim pracują. Tak jest ten zjazd pomyślany, nie jako, powiedzmy, bardziej inicjatywa polityczna, co właśnie inicjatywa budująca mosty pomiędzy różnymi organizacjami i ekipami. I bardzo mnie to cieszy. W zeszłym roku miałem 70 kilka osób, w tym roku planuję mieć 80. Wybór miasta nie jest jakiś, powiedzmy, umotywowany tym, że tam była afera, po prostu to jest dość w centralnej Polsce. Poproszę następny slajd. Tak wyglądają uczestnicy zeszłego zjazdu, wyglądają tak, bo są, to jest zdjęcie na sam koniec. Na początku wyglądaliby lepiej. Następny. Tutaj znowu my. A tego pana chyba nie muszę przedstawiać, oczywiście staramy się integrować także na zewnątrz. Przemysław Wippler wystąpił nie tylko w naszym serialu, o czym za moment, ale też był no, jednym z prelegentów na zeszłorocznym zjeździe imienia Miltona Friedmana. Opowiadał o tym, w jaki sposób Fundacja Republikańska i Stowarzyszenie Republikanie pomagali, czy w ogóle to środowisko pomagali przy deregulacji. To było bardzo ciekawe, dużo było pytań. Ogólnie super referat. I teraz wolność pod ostrzałem. Nasz serial, nasz pomysł na to, jak zainteresować ludzi, którzy
po prostu jeszcze się w ogóle z tym nie spotkali, dlatego też ten serial jest względnie prosty, a nawet bym powiedział bardzo prosty, ale o to chodziło, on taki miał być. A serial zrobiliśmy za grant, który udało się wygrać Jackowi w Stanach za $25,000. Zrobiliśmy cały sezon, czyli 10 odcinków. A zbieraliśmy też na drugi, uzbieraliśmy na jeden i kawałek, ale będziemy się, tak myślę, przenosili ze zbiórką na Kickstartera i pomogą nam no, nasi amerykańscy przyjaciele, którzy będą niewątpliwie wpłacać na tak wspaniałą inicjatywę. Na razie oczywiście serial można oglądać za darmo w internecie i nawet niektórzy ludzie go oglądają, sam jestem zaskoczony. Niektórzy nawet mówią, że jest dobry. Proszę mi wyobrazić, że jak ja już tyle nad nim siedziałem, on moim zdaniem nie jest dobry, ale z drugiej strony ja każdy odcinek widziałem setki razy w różnych wersjach, więc może po prostu mi się przejadł. Poproszę następny slajd. No to jestem ja i Jacek na pierwszym dniu pierwszego planu zdjęciowego. Uwieczniliśmy też błędny wydatek, bo my też się mylimy i też czasem zmarnujemy pieniądze. Okazało się, że te rolapy za bardzo odbijają światło, więc posłużyły tylko do zdjęcia i potem jeszcze raz zabraliśmy na debatę. Na sam koniec tak nigdy nie zostały wykorzystane. No kasa się poszła paść, no po prostu. Ale my sobie wymienimy te rozkładane części, bo kaseta działa i sobie wstawimy nowe do jakichś innych nowych projektów i to już jakoś to ogarniemy. Serial zresztą kręciliśmy w Londynie, w Krakowie, w Katowicach i w Warszawie. Występują w nim ludzie znani Państwu niewątpliwie, czyli no przede wszystkim Przemysław Wipler tam jest. Jest też Tomasz Sommer. No jest Robert Gwiazdowski, jest Leszek Balcerowicz, jest Matthew Tyrmand, jest Jan Fior. Tak na dobrą sprawę za 10, 15, 20 lat ten serial będzie troszeczkę dokumentem o nas, o tym, co robiliśmy i czy nam wychodziło, czy nam nie wychodziło. Myślę, że z nostalgią spojrzę na niego, jeśli dożyję. Poproszę następny slajd. Tutaj rozmawiam z Dobromirem Sośnierzem, również znana postać. Drugi wynik w wyborach do Europarlamentu w Katowicach. Dobromir występuje w odcinku o prawie do posiadania broni na pewno i chyba w jeszcze jednym albo nawet dwóch. Bardzo ciekawa postać i warto posłuchać. Wnętrze wygląda jak wygląda, bo to akurat musieliśmy jeden dzień jeszcze dograć w Chorzowie, ponieważ okazało się, że mamy za mało zdjęć do jednego tematu, ale to ogarnęliśmy. Na szczęście istnieją komputery i dało się to jakoś obrobić. Poproszę następny slajd. No tutaj ten pan jest chyba znany wszystkim. Dalej. O, i tutaj mamy jeszcze jeden nasz projekt, czyli Language of Liberty. Tym się opiekuje Jacek. Jacek robi obozy językowe, wywozi ludzi za granicę i uczy ich tam języka angielskiego, rozmawiając z nimi o libertarianizmie. Jakie są plusy? Plusy są takie, że nie zapisują się na to libertarianie, ewentualnie rzadko. Dlatego, że dla ludzi sama formuła rozmawiania z native'ami za względnie małe pieniądze, gdzieś za granicą i zrobienie sobie przy okazji urlopu jest po prostu dobra. I my im po drodze możemy coś przemycić. To się nam opłaca i to się im opłaca, więc wszyscy są zadowoleni, więc myślę, że tak działać należy. Potem ci ludzie częściowo z nami zostają, częściowo nie, ale to jest zupełnie normalne. Ważne jest też to we wszystkich organizacjach społecznych, że każda z nich funkcjonuje tak naprawdę jak tramwaj. To znaczy mało kto jedzie z pierwszej stacji do ostatniej, no chyba, że motorniczy tylko, ale i oni się przesiadają, a większość ludzi no wsiada, wysiada, przejdzie 2-3 przystanki, to jest normalne. Ja byłem w Kolibrze, wysiadłem z Kolibra w pewnym momencie, utrzymuję dobre kontakty z większością ludzi, którzy tam są, byłem w Instytucie Misesa koordynatorem sieci klubów Austriackiej Szkoły Ekonomii, już nim nie jestem, ale to wcale nie znaczy, że jestem z nim jakoś pokłócony czy coś takiego, wręcz przeciwnie, myślę, że żyjemy w dobrych układach. No po prostu tak czasami jest, że tutaj czegoś brakuje, tam czegoś, trzeba się skupić na czymś innym, no i wszystkie właściwie te organizacje, o których tutaj mówiłem, w ten sposób działają, że bardzo często ci ludzie łączą się na zasadzie takiej, jak pisał Max Stirner, anarchoindywidualista. Mówił on bowiem tak, że idealne społeczeństwo dla niego jest wtedy, kiedy ludzie no, tak naprawdę są tymi jednostkami, tymi atomami, a dogadują się, kiedy chcą ze sobą coś załatwić, prawda? I on tutaj jako przykład podawał bawiące się dzieci. Ja nie wiem, czy jestem zwolennikiem aż tak daleko idącego indywidualizmu, bo moja tradycja jest troszeczkę inna, bardziej austrolibertariańska, ale to przywołanie tej książki i tego myśliciela, filozofa akurat bardzo dobrze pokazuje to, jak u nas to działa. Zarówno w organizacjach, jak i między organizacjami, które potem jako te skonstruowane osoby działają ze sobą na zasadzie takiej, że jeżeli mamy projekt, to może ty mi możesz pomóc tu, a ja potem pomogę tobie tam. Prawda jest też taka, że polski sektor wolnościowy jest jaki jest względnie kłótliwy, o czym Państwo doskonale wiecie. W ogóle polska scena polityczna i społeczna tak już działa.
Są dwa takie powiedzenia, jedno jest ze Szwecji i Szwedzi mówią o polskim parlamencie, czyli że ptaki gdzieś tam ćwierkają, potem wylatują, nic z tego nie wynika. Okazało się, że Holendrzy mają powiedzenie polska wycieczka. Ja nie znałem go wcześniej, poznałem na takim zjeździe dla młodych konserwatystów. Zresztą polecam Państwu też jeżdżenie na wszelkie tego typu inicjatywy, po prostu można poznać nowych, fajnych ludzi, czegoś się dowiedzieć. To ono polega na tym, że jak mi to koleżanka tłumaczyła, która zresztą była chyba z Surinamu, ale mówiła po niderlandzku, co też pokazuje, że Europa jako projekt jeszcze się nie skończyła i mamy jeszcze pewne możliwości integrujące, bardzo dobrze. Ona mówiła, że polega to na tym, że polska wycieczka jest wtedy, jak ktoś coś chce załatwić, potem z kimś się niby dogadał, ale jednak się nie dogadał, ostatecznie wszyscy są na siebie na koniec obrażeni. Więc żeby minimalizować problemy polskiego parlamentu, czyli próżnego gadania, i polskiej wycieczki, czyli próby dogadania się, które ostatecznie tak naprawdę trwoni nasz kapitał pomostowy i w ogóle trwoni kapitał społeczny, bo wychodzimy na baranów, to ja proponuję lekkie konstrukcje wszystkim. Lekkie konstrukcje są najlepsze, bo można się dowolnie rekonfigurować. A problemem jest to, że nie we wszystkich partiach to jest możliwe. Po prostu im partia jest większa, tym musi być bardziej ustrukturyzowana. I to jest prawdopodobnie nie do przejścia. Przynajmniej nie w dzisiejszym systemie, jak partie są budowane, jak i w ogóle jest parlamentaryzm. Raczej tego się nie da zrobić. Ale to jest tylko jeden z miliona powodów, dla których nie jestem w żadnej partii politycznej i wolę robić to, co robię. To jest właśnie omijanie polskich wycieczek i polskiego parlamentu. A tak, i jeszcze tutaj ostatniej rzeczy opowiem, czyli wydaliśmy książkę Wolność, moralność i efektywność, wybrane problemy współczesnej etyki społecznej i gospodarczej. Mocno fachowa, recenzentem jest profesor Bartula z UJ-u, doskonały filozof, mocno wolnościowy, wolnorynkowy. To jest dopiero pierwsza nasza publikacja, ale będzie ich więcej, dlatego że myślę, że będziemy z Institute of Economic Affairs tutaj doskonale współpracować, tak mi się przynajmniej wydaje. Poproszę następny. No i robimy też różne konferencje, ten najbardziej kudłaty to ja. W środku jest Matthew Tyrmand i Tom Palmer, Jacek tym razem bez muszki. Tutaj jest w sali kolumnowej w Uniwersytecie Warszawskim Jaron Bruk, opowiada o moralności kapitalizmu. Poproszę dalej. No a tutaj my z Alejandro Schaffuenem, żeby nie było, że tylko tacy bardziej lewicowi libertarianie, akurat Schaffuen jest taki mocno hard paleolibertariański. Aha. No i ja tutaj mówię z kolei na Republikańskiej Akademii Liderów, bo czasami pojawiamy się też w różnych innych miejscach, żeby też opowiedzieć, co mamy ciekawego do powiedzenia, o ile cokolwiek. Tam zresztą się z Jackiem też poznałem. I tutaj nasza konferencja prasowa, akurat otwieraliśmy serial dwóch na dwóch, czyli tutaj mamy ZPP i fundację naszą. I to jest chyba ostatnie zdjęcie. Tak, i to jest wszystko. Jeżeli Państwo macie pytania, to bardzo chętnie. Już chwileczkę, już daję mikrofon. Jan Skowera, całkiem przypadkowo Fundacja Korony Polskiej. Mamy podobny cel, tylko instytucja to nazywa się troszeczkę inaczej. Królewska Akademia Biznesu i Dyplomacji. Jeżeli ktoś byłby tym zainteresowany, to ja przywiozłem dzisiaj specjalnie parę ulotek, które chciałbym rozdać. A to tak może kwestia uwagi, bardzo chętnie po programie, bo nie sądziłem, że coś będzie dzisiaj o czymś takim mówił. Porozmawiam, jakby to się miało do naszej idei monarchii, którą oczywiście my z kolei staramy się szerzyć. Proszę bardzo. Okej, z przyjemnością porozmawiam z panem już przy grillu. Przy browarze chętnie gwarzę. Dość często na takich naszych rozmowach wspólnych pojawia się taki argument, że w Polsce młodzież na przykład nie ma zielonego pojęcia o przedsiębiorczości, nie wie jak zakładać firmy, nie rozumie w ogóle mechanizmów rynkowych. Czy takie organizacje mogą coś zrobić, czy albo w jakikolwiek sposób wpłynąć na polskie szkolnictwo, żeby po prostu zacząć cokolwiek robić tak, żeby młodzież zaczęła to rozumieć? Tak, natomiast nie robi tego akurat nasza fundacja. Robi to Stowarzyszenie Koliber, które jest bardzo mile i chętnie widziane we wszystkich szkołach, gdzie prowadzi lekcje przedsiębiorczości. Nauczycielom jest to bardzo w smak, bo mogą sobie 45 minut posiedzieć i zrobić klasówki i dzięki temu obejrzeć więcej seriali u siebie w mieszkaniu. A uczniów to cieszy, bo w końcu przychodzi ktoś, kto się zna na temacie i w ogóle chce z nimi rozmawiać, a nie odbębnić to, co musi odbębnić.
A ostatecznie opłaca się to nam wszystkim, bo jednak wiedza w społeczeństwie ekonomicznym w sposób mikro, żeby była jasna, to są wszystko mikrodziałania, wzrasta. Więc tak, są takie organizacje i im ich będzie więcej takich projektów, tym lepiej. Kiedyś Instytut Misesa też takie lekcje prowadził, dużo było takich podobnych rzeczy. Wiem nawet, że w Warszawie została powołana fundacja, która ma robić tylko to. I nie wiem tylko, jak ona wystartuje, nie bardzo wiem też, jaki mam kapitał początkowy, ale myślę, że są w stanie się rozkręcić, bo tutaj jest naprawdę bardzo duży rynek. To jest ogromny rynek, są ludzie, którzy chcą to robić i robią to bardzo dobrze, nawet bym powiedział coraz lepiej. Ja zwyczajnie nie mam dobrego kontaktu z młodzieżą licealną, po prostu nie umiem z nimi rozmawiać, więc ja się nie zajmuję takimi rzeczami, bo tylko bym więcej narobił szkód i strat. Ja już rozmawiam z grubsza ze studentami, bo to są ludzie troszeczkę starsi, a po prostu nie jestem jakoś szczególnie kontaktowy wobec młodzieży. Znaczy, moje pytanie, to zdaje mi się, że pan to już odpowiedział, ale może nie wszyscy słyszeli od pana tej odpowiedzi, bo dotyczy to tego, ja jestem tak, w tej chwili nagle, dzisiaj, teraz jestem zwolennikiem instytucji wolnościowych, tak, jestem za, a nawet przeciw. A to dlatego, że chodzi o skuteczność. Ja jestem oczywiście zlikwidować wszystkie partie polityczne, tak? Są zupełnie niepotrzebne. Jestem korwinistą, ale oczywiście najpierw jak zrealizujemy nasz program, to oczywiście po co nasza partia? Zupełnie będzie niepotrzebna. I tutaj się zgadzamy, że partie są niepotrzebne. Tylko chodzi o jak do tego dojść, tak jak powiedziałem. Ja dzisiaj jestem zwolennikiem, tylko że za parę dni ja o pana działalności nie będę w ogóle słyszał i za rok prawdopodobnie też nie będę nic o tym słyszał. To bardzo dobrze panu powiem od razu. Bardzo dobrze, że nie będzie pan słyszał mojej działalności za rok, bo ja wtedy nie będę jeszcze politykiem, nie wybieram się pełnić taką funkcję. Ja się zajmuję... Przepraszam pana, ale to już były dwa pytania, więc ja jeszcze za rok i pewnie za 2, 5, 10 będę zajmował się tym, czym się zajmuję, przede wszystkim w Krakowie, troszeczkę w Katowicach, bo ja chcę to robić i nie odczuwam potrzeby takiej, że muszę być super znany gdzieś, zwyczajnie nie odczuwam. Aha, efekty są. Nieprawda, dociera. Poprzez partię, jak sam pan już nie zna. Nie, też nieprawda. Może ja odpowiem troszkę za Marcina. Zachęcam pana do zapoznania się z działalnością, dokonaniami Marcina, choćby z jego bardzo praktyczną i bardzo merytoryczną serią filmów pod tytułem Wolność pod ostrzałem. To jest wielka praca. Myślę, że pan tego nie widział. I Marcin, młody człowiek, który nie dysponuje wielkimi środkami, on naprawdę działa i dociera do naprawdę setek tysięcy ludzi. Ja już panu odpowiem, bo prawda jest taka, akurat Amerykanie, żeby w ogóle chcieli dać grant, to im trzeba napisać właśnie to, o czym pan mówi. W jaki sposób to coś zmieni? Do ilu ludzi dotrzesz, ilu ludzi przekonasz i pokaż nam swój budżet. Jeżeli ja pozyskuję granty od Stanów też, to znaczy, że chyba to działa, bo to jest najlepszy sektor wolnościowy na świecie, jest właśnie w Ameryce, nie w Polsce oczywiście. No to wiem i dlatego ja tu działam, a nie w Stanach. No. A tak właściwie to mieszkam w Krakowie, więc działam akurat tam. Nie powiedziałem też, proszę nie przekręcać moich słów, a być może pan już zdążył zapomnieć, co powiedziałem, tego, że partie polityczne są niepotrzebne. Są potrzebne, tylko są potrzebne profesjonalne partie polityczne. To jest pewna różnica. Ja nie jestem wrogiem polityczności w rozumieniu dzisiejszym. Oczywiście wolałbym, aby polityczności nie było, bo taki jest mój idealny świat. Ale póki żyję w nieidealnym świecie dla siebie, no to trzymam kciuki za wszystkich wolnościowców, nie tylko jeżeli są w trzecim sektorze, jak są w partii politycznej, też okej, naprawdę, w porządku.
a byleby działali możliwie dobrze, prawda, ale to wszyscy popełniamy błędy, tego się nie da uniknąć. A moja praca jest czysto pozytywistyczna. Ja, jeżeli mam jakąś rozpoznawalność, a owszem, w tym środowisku chyba mam, bo inaczej bym tutaj teraz do Państwa nie mówił, to ona jest tylko i wyłącznie pewnym środkiem do celu. Nie mam zamiaru zakładać Facebooka Marcin Chmielowski osoba publiczna i zbierać sobie tam lajki pod zdjęciami, bo mnie to na razie jest niepotrzebne. Kiedy zauważę, że jest mi to potrzebne do tego, aby realizować moje cele, to będę to robił. Na razie wystarczy to, co robię zupełnie na tym poziomie takim grassroots movement. Dziękujemy bardzo Marcinowi za wykład.